kształcimy ludzi, którzy są potrzebni naszej gospodarce. My kształcimy przede wszystkim inżynierów. Przyjęliśmy taką zasadę, że nie będziemy kreowali nowych kierunków, które są modne tylko i wyłącznie z nazwy, a za nazwami nie idą treści. U nas sprawa jest zupełnie inaczej postawiona. My uaktualniamy treści, natomiast nie zmieniamy nazw. Z drugiej strony te treści, czyli wykłady, ćwiczenia, laboratoria, które są realizowane w Politechnice Wrocławskiej, są konsultowane z gospodarką, ludźmi z przemysłu. Mamy konwent uczelniany, wydziały mają swoje konwenty wydziałowe i wszystkie programy studiów są z nimi konsultowane. Dalej, coraz częściej zapraszamy, to jest bardzo dobra tendencja, ludzi z przemysłu, którzy prowadzą zajęcia. Chodzi o to, żeby człowiek, który kończy studia, miał właśnie kontakt z ludźmi z przemysłu. To jest bardzo dobry proces. Kolejna bardzo ważna sprawa to nie kształcimy ich wirtualnie, tylko kształcimy prawdziwych inżynierów. Ponad połowa zajęć to są zajęcia laboratoryjne, czyli laboratoria, które są dzisiaj znakomicie wyposażone. Poziom wyposażenia laboratoriów dydaktycznych, bo o tym mówię, jest dzisiaj niespotykany w historii Politechniki Wrocławskiej od ostatnich ponad 60 lat. Czyli studenci mają do czynienia z rzeczywistą aparaturą, rzeczywistymi technologiami. Natomiast oczywiście, tak jak wszystkie uczelnie, mamy wdrożone krajowe ramy kwalifikacji, mamy zdefiniowane umiejętności. Tam wyraźnie pokazujemy ten kontakt z przemysłem, kontakt z podmiotami gospodarczymi. I co jest bardzo istotne, nasi studenci, nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Z naszych danych wynika, że w 3 miesiące po zakończeniu studiów znajduje pracę 70%, a do roku 90% naszej młodzieży. To jest moim zdaniem znakomity wynik, ponieważ rzeczywiście znajdują tą pracę. Mamy biuro karier, które również współpracuje z podmiotami gospodarczymi, żeby można było realizować ten kontakt absolwenta czy nawet studenta z podmiotem gospodarczym, żeby łatwiej było znaleźć pracę. Mamy targi pracy. Dzisiaj o naszych studentów bardzo często firmy się biją i myślę, że to, że tu Dolny Śląsk i Wrocław mają tyle podmiotów gospodarczych w niektórych branżach, to jest wynik tego, że tu jest Politechnika Wrocławska, która kształci jeszcze, świadomie używam słowa jeszcze, bo poziom finansowania pozostawia zawsze wiele do życzenia, na całkiem, a może nawet bardzo dobrym poziomie w porównaniu z wieloma uczelniami europejskimi. Mamy naprawdę utalentowaną, znakomitą młodzież i jest tylko najważniejsza rzecz, żebyśmy dali się tej młodzieży rozwijać, a nie hamowali jej rozwoju. Reagujemy na to, jakie jest zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o rynek pracy, nie tylko tu w regionie, ale również w Polsce. My staramy się kształcić tych ludzi, których potrzebuje gospodarka, których potrzebują instytucje, administracja, bo przecież tam też potrzeba wielu specjalistów, ekspertów, ale również patrzymy pod kątem możliwości ściągania firm europejskich tutaj na Dolny Śląsk, ponieważ oni bardzo często przyjeżdżają tylko z tego powodu, że tu mamy znakomitą młodzież, mamy ludzi. Wiele podmiotów gospodarczych, znaczących firm światowych nie poradziło sobie na przykład w Niemczech, a jeżeli jednostki powstały tu we Wrocławiu, radzą sobie znakomicie. To pokazuje, że mamy znakomitą młodzież i mamy jeszcze tą młodzież. To jest, ja to czasami nazywam, mamy ten ostatni kapitał, żebyśmy tylko tego ostatniego kapitału, który został w Polsce, a mianowicie młodzież, go nie zmarnowali. Dlatego też istotne jest, żeby dobrze kształcić ludzi, którzy znajdą zatrudnienie, a nie kształcić ludzi, bo jest modny kierunek, a potem nie wiadomo, młody człowiek kończy studia i nie wie z sobą, co zrobić. Bo na rynku nie ma zapotrzebowania, albo jest nadmiar wykształconych specjalistów z danej dziedziny i potem są kłopoty i czasami frustracje młodych ludzi. Znajdujemy się w laboratorium Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, a dokładnie Laboratorium Szybkiego Rozwoju Produktu. Laboratorium zajmuje się urządzeniami, maszynami, technologiami służącymi do nie tylko obszarów wdrażania, rozwoju, prototypowania, szybkiego prototypowania, wytwarzania takich nowych wyrobów, ale również i rozwojem tych technologii,
coraz częściej urządzenia tego typu są wykorzystywane w produkcji raczej jednostkowej, małoseryjnej, unikatowej, w produkcji wyrobów specjalnych, specjalizowanych, takich głównie jak lotnictwo, przemysł kosmiczny, medycyna, w której bardzo dużą rolę odgrywają niewielkie ilości, ale indywidualnie dopasowane do danego klienta, przede wszystkim pacjenta, oraz motoryzacja. Cała dziedzina dotyczy specyficznych umiejętności tworzenia wyrobów poprzez nakładanie warstw. W odróżnieniu od technologii tradycyjnych, gdzie najczęściej od jakiegoś materiału wyjściowego odejmujemy materiał, tutaj materiał jest dodawany, stąd nazwa też coraz częściej spotykana jako technologie przyrostowe, generatywne, addytywne, a często też pojawia się adekwatność do procesu drukowania, typowym drukowaniu komputerowym materiałów płaskich, drukowanie 3D. Dysponujemy kilku już nastoma urządzeniami w tym obszarze, w zakresie tworzyw sztucznych, metali i również pracujemy nad takimi urządzeniami, które potrafią wykorzystywać materiały biozgodne, polegające na możliwościach budowy obiektów kompatybilnych z organizmem otwartym człowieka. Oczywiście są to na razie badania w zakresie prac raczej rozwojowych, podstawowych. Jesteśmy w Laboratorium Inżynierii Odwrotnej. Zajmujemy się tutaj technologiami pomiaru kształtów różnych obiektów, tak, w zależności od potrzeb. Badania metodą inżynierii odwrotnej wykorzystywane są jakby w dwóch etapach życia produktów. Na etapie projektowania nowych produktów i na etapie sprawdzania produktów, które już wychodzą z fabryki. Na etapie projektowania zajmujemy się pomiarami przy pomocy różnych technologii, pomiarami kształtów obiektów, które na przykład stanowią takie wzorce, pierwsze koncepcje nowych wyrobów, na przykład takie rzeczy stworzone przez stylistów. I żeby je przenieść do komputera, potrzebne są cyfrowe modele, czyli takie numeryczne modele tych kształtów trójwymiarowych. Dysponujemy w laboratorium czterema różnymi technologiami pomiarowymi. Od prostego skanera laserowego, przez takie urządzenie dotykowe, przez skaner z oświetleniem strukturalnym, takie prążki światła białego. I mamy też tomograf metrologiczny, czyli takie urządzenie trochę podobne do tomografów medycznych, z tym, że my potrafimy mierzyć obiekty nawet zbudowane z materiałów gęstych, na przykład z metali. Drugi obszar, w którym są wykorzystywane te technologie pomiarowe, to jest sprawdzanie jakości wyrobów. Czyli wyrób czy część wychodząca z jakiegoś procesu produkcyjnego jest mierzona, no, dotyczy to oczywiście kształtów takich trudniejszych niż prosty wałek, więc część jest mierzona i ten model zmierzony części jest porównywany na przykład z projektem konstrukcyjnym, żeby zobaczyć, jak ma się kształt części wyprodukowanej do kształtu części zaprojektowanego. I różnica pomiędzy jednym i drugim może nam wskazywać na przykład problemy, jakie występują w procesie produkcyjnym. Rozpiętość skrzydeł jednego modelu to 3 metry, drugiego, mniejszego, to około 1 metra. Oba samoloty zostały wykonane, skonstruowane i wymyślone na Politechnice Wrocławskiej przez studentów Akademickiego Koła Lotniczego. Jest to dziedzina, którą można pojąć w bardzo szerokim spektrum. Możemy lotnictwo realizować poprzez konkursy inżynierskie, poprzez sporty, tak jak szybownictwo, paralotniarstwo, poprzez inne projekty, które realizujemy w naszym klubie. Zespół Jetstream działa w ramach Akademickiego Klubu Lotniczego. Od kilku lat uczestniczy w prestiżowych zawodach konstruktorów samolotów w Stanach Zjednoczonych. To są zawody, które polegają na zaprojektowaniu, zbudowaniu i przetestowaniu na miejscu już samolotów, którym zadaniem jest podniesienie jak najcięższy ładunek. Jak powstaje taki model samolotu? Jest to bardzo długa droga. Początkowo zaczynamy od pomysłu.
W ogóle od czego zacząć? Czytamy regulamin, który trzeba bardzo mocno przestudiować, jest on bardzo obszerny, zawiera bardzo dużo podpunktów, które musimy spełnić, a przekroczenie których dyskwalifikuje nas z uczestnictwa. Potem przeprowadzamy taką wstępną burzę mózgów, sprawdzamy pomysły, porównujemy nasze konstrukcje z poprzednich lat, kolegów z poprzednich lat, analizujemy wszystkie loty, jakie tylko mamy możliwość, głównie z internetu lub z materiałów, które są wypuszczane przez organizację SAE. Na tej podstawie zgromadzonych tych danych tworzymy taki wstępny model. Następnie staramy się go liczyć i dopiero w tym momencie wychodzi nam wstępna bryła. Jeżeli ta bryła się sprawdza i jesteśmy w stanie wykonać ją technologicznie w zgodzie z regulaminem, staramy się ją zamodelować w oprogramowaniu CAD, które nam pozwala w bardzo dokładny sposób określić masę i rozmieszczenie tych mas. Przechodzimy do optymalizacji tego modelu. Trzeba poprawić powierzchnie sterowe, rozmieszczenie wszystkich elementów, wszystkie odległości. Ogranicza nas wymiar 225 cali i musimy tak to zrobić, żeby wysokość, szerokość, długość samolotu była w miarę możliwości jak najbardziej optymalna. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zrobić dużą rozpiętość samolotu, bo zabraknie nam wymiaru na wysokość i śmigło będzie ocierać o ziemię. Dlatego jest to bardzo długa droga, aby wszystkie te elementy powiązać ze sobą. Dopiero po tym etapie przechodzimy do rzeczywistego konstruowania poszczególnych elementów samolotu, a po tym etapie budujemy ten model. Regulamin, który narzuca na nas organizator, liczy blisko 40 stron i tam mamy ograniczenia materiałowe co do wyboru silnika, co do użytych materiałów, rozwiązań, wymiarów całego samolotu i sam fakt tego, że ten samolot po prostu jest przeładowany, ponieważ musimy podnieść jak największy ładunek. I to jest mało bezpieczne rozwiązanie, jeżeli chodzi o lotnictwo. Raczej się nie stosuje tego na co dzień, żeby przeładowywać samolot do 400% masy własnej. Czyli na przykład jeżeli samolot waży 5 kg, to żeby podnieść nim jeszcze 15 kg ładunku. Zrzeszamy studentów głównie z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, z Inżynierii Lotniczej, z racji tematyki, ale jest bardzo dużo członków z Wydziału Elektroniki, Mechaniki i Budowy Maszyn z Wydziału Mechanicznego. Tak więc jest to bardzo duże spektrum ludzi o bardzo różnych zainteresowaniach, których połączyło lotnictwo.